Zderzenia centralne to są takie zderzenia, które polegają na tym, że dwa obiekty poruszają się po prostej łączącej środki tych obiektów. Jako przykład zderzenia centralnego, sprężystego, rozważmy taką sytuację. Mamy pewną kuleczkę, która ma masę ma i porusza się z prędkością v i drugą kulkę, która ma masę mb. I te dwie kulki zderzą się. Kuleczka o masie ma uderzy w kuleczkę o masie mb i po zderzeniu będą się jakoś poruszać. Jak? To zależy od tego, jaka jest relacja między ich masami. Ja tu schematycznie zaznaczyłam, że obydwie będą się poruszały z pewnymi prędkościami VA po zderzeniu masa MA i VB masa MB, bo właśnie jej prędkość będzie różna od zera tym razem po zderzeniu. Żeby rozwiązać to zagadnienie, należy skorzystać z tego, o czym była mowa podczas wykładu 33, czyli skorzystać z zasady zachowania pędu oraz z zasady zachowania energii. Dla takiego przykładu zasada zachowania pędu jest zapisana za pomocą równania pierwszego. Pęd kuleczki pierwszej to jest cały pęd układu przed zderzeniem, a po zderzeniu suma pędów jednej kulki i drugiej kulki. W moim przykładzie obydwie poruszają się w prawo. Drugie równanie to jest równanie, które opisuje zasadę zachowania energii. Podczas zderzenia sprężystego wolno nam taką zasadę zapisać, czyli mamy energię kinetyczną kulki pierwszej, jest równa sumie energii kinetycznej kulki pierwszej po zderzeniu i kulki drugiej też po zderzeniu. I teraz, żeby uzyskać informację, jak naprawdę będą się poruszały te kulki, czy w prawo, czy w lewo po zderzeniu, jak będzie wyglądać ich trajektoria, będzie to oczywiście torem będzie linia prosta wzdłuż prostej łączącej te kulki, ponieważ, jak powiedziałam, rozważamy jedynie zderzenie centralne, czyli po linii prostej łączącej środki. No i teraz, żeby to zagadnienie rozwiązać, to będziemy postępować w ten sposób, że najpierw zobaczmy sobie, co wyniknie z równania pierwszego. Z pierwszego równania policzmy sobie iloczyn mb razy vb, czyli pęd kulki drugiej po zderzeniu. Jak przeniesiemy ma razy va na lewą stronę, to będziemy mieć takie równanie po wyciągnięciu ma przed nawias v minus va. To jest to, co otrzymaliśmy z pierwszego równania. Zobaczmy, co możemy uzyskać z drugiego równania. Policzmy sobie też taki człon, który będzie podobny do tego członu, czyli możemy policzyć mb vb do kwadratu. To będzie lewa strona minus ten człon, czyli otrzymamy po mnożeniu obydwu stron przez 2 ma razy v kwadrat minus va kwadrat. To równanie możemy zapisać korzystając z faktu, że takiego równania algebraicznego, że różnica kwadratów dwóch liczb jest równa iloczynowi różnicy tych liczb i sumy. Czyli otrzymaliśmy takie dwa równania i dalej co z tym robimy? Otóż proszę zauważyć, że możemy z tego równania policzyć sobie, z pierwszego równania policzyć sobie VB. VB to będzie MA przez MB razy V minus VA i to VB, tak wyliczone, podstawiamy do drugiego równania. No w tym drugim równaniu mamy VB do kwadratu i zobaczmy, jaki otrzymamy wynik. Wynik jest na kolejnym slajdzie. Otóż podstawiliśmy za VB to, co jest w nawiasie, co uzyskaliśmy z pierwszego równania i to musimy podnieść do kwadratu. A więc jak podniesiemy do kwadratu, to otrzymamy ma kwadrat przez mb kwadrat. Jedno mb się skróci, zostanie ma kwadrat przez mb, no i v minus va do kwadratu. W tym równaniu na poprzednim slajdzie prawa strona była równa masie kulki pierwszej v minus va razy v plus va, czyli była równa różnicy kwadratów tych dwóch wielkości V i VA. No i teraz dalej widzimy, że w tym równaniu po lewej i po prawej stronie pojawiają się czynniki, które możemy
wyeliminować, czyli jak podzielimy przez MA obydwie strony równania, to otrzymamy po lewej tylko MA w pierwszej potędze. V minus VA do kwadratu podzielimy przez V minus VA i otrzymamy tylko V minus VA. Czyli w rezultacie otrzymamy następujące równanie. MA razy V minus VA będzie równe MB razy V plus VA. Jeśli z powrotem obok napiszemy równanie pierwsze z poprzedniego slajdu i porównamy te dwa równania, prawa strona i lewa strona tego równania jest taka sama, to znaczy, że prawa strona musi być też taka sama. Otrzymamy wówczas takie równanie, przepraszam, MB razy VB równa się MB razy V plus VA. Możemy skrócić przez MB i otrzymamy bardzo proste równanie. VB równa się V plus VA, czyli prędkość kulki tej nieruchomej po zderzeniu jest równa sumie prędkości kulki pierwszej przed zderzeniem i kulki drugiej i kulki pierwszej po zderzeniu. A więc wróćmy jeszcze raz do tego przykładu. Narysujmy sobie rysunek. Przypomnijmy, czego dotyczy nasze rozważanie. Kulki ruchomej, która uderza w kulkę drugą o innej masie i po zderzeniu kulki poruszają się w tę samą stronę. Otrzymaliśmy następujący wynik. Prędkość kulki przed pierwszej kulki przed zderzeniem, kulki A, jest równa różnicy prędkości kulki drugiej i pierwszej po zderzeniu. Jak możemy na te różnice prędkości popatrzeć? Otóż jeśli zwrócimy uwagę na to, że VB odejmujemy VA, to VB minus VA to jest prędkość względna kulki, prędkość względna kulki B względem kulki A po zderzeniu. B względem A po zderzeniu. Teraz V to jest prędkość kulki A względem B, prawda? A więc to jest minus prędkość kulki B względem A przed zderzeniem. A więc możemy napisać taki wniosek, który będzie prawdziwy nie tylko dla takiego zderzenia jak tutaj, ale dla wszystkich zderzeń centralnych, że prędkości względne przed i po zderzeniu są takie same co do wartości bezwzględnej, ale mają przeciwne znaki. Czyli jeśli by była taka sytuacja, że przed zderzeniem obydwie kulki poruszają się i mają jakąś prędkość VA1 i VB1, a po zderzeniu VB2 i VA2, to moglibyśmy napisać, że prędkość względna po zderzeniu kulki B względem A jest równa minus prędkości względnej tej samej kulki względem kulki A, ale ze znakiem minus. I z tego właśnie równania korzysta się w misjach kosmicznych. Jak się korzysta z tych równań? Otóż, proszę Państwa, wiadomo, że niestety, jeżeli chcemy wysłać w misję kosmiczną obiekt, który ma pokonać bardzo dużą odległość, to musimy wyposażyć go w dużą ilość paliwa i w związku z tym masa tego obiektu jest bardzo duża. Jeśli masa jest bardzo duża, to pojawia się problem, że daleko nie doleci. I w związku z tym wykorzystuje się właśnie ten efekt, to równanie, które tutaj zapisaliśmy w misjach kosmicznych w następujący sposób. A więc przyjrzyjmy się, jak ten efekt, który nazywa się efektem Procy, został wykorzystany w misjach Voyagera w roku 1977 i w misji Cassini w 1997 roku. Żeby wyjaśnić, jak właśnie zderzenie z obiektem o dużej masie powoduje przyspieszenie tego obiektu o mniejszej masie, czyli jakiegoś statku kosmicznego w pobliżu pola grawitacyjnego planety, która znajduje się w Układzie Słonecznym naszym. Będziemy się posługiwać tylko i wyłącznie tym równaniem, które właśnie przed chwilą sobie pokazaliśmy. A więc rozważmy misję Voyagera z 1977 roku. Tutaj wykorzystany został fakt, że Voyager, który
poruszał się z pewną prędkością początkową VA1, załóżmy, że to jest prędkość ze znakiem plus, bo porusza się w prawo, zbliża się do planety, która porusza się w lewo z prędkością VB1. Oczywiście nie dochodzi tutaj do zderzenia statku kosmicznego z planetą, bo nic by z tego nie wyniknęło. Chodzi o to, że jeśli znajdzie się ten obiekt w pobliżu pola grawitacyjnego planety, to wówczas może nastąpić właśnie zmiana jego prędkości, jeśli weźmiemy pod uwagę takie zderzenie sprężyste, o jakim mówiliśmy przed chwilą. Czyli w rzeczywistości do zderzenia nie dochodzi, ale jest niewielka odległość i możemy traktować tę sytuację jako zderzenie sprężyste. Czyli mamy dwa obiekty, które zbliżają się do siebie z prędkością względną VB1 minus VA1 albo VA1 minus VB1, jak kto woli, to zależy, który obiekt względem którego, dla którego liczymy prędkość. No i skorzystamy z tego wzoru. Jeśli skorzystamy z tego wzoru, to otrzymamy następujące równanie. Czyli nas interesuje, traktujemy A obiekt A to jest ten statek kosmiczny, obiekt B to jest planeta, do której statek kosmiczny się zbliża. A więc zbliża po zderzeniu VB2, czyli prędkość planety minus prędkość statku jest równa minus prędkości względnej planety względem statku przed zderzeniem. I z tego równania policzmy sobie to, co nas interesuje. Nas interesuje, jak będzie wyglądała nowa prędkość statku kosmicznego. Ta nowa prędkość statku kosmicznego będzie równa, jeśli przekształcimy to równanie, minus VB1 minus VA1, minus i minus to da plus, i plus VA2, czyli to, co mamy tutaj zapisane. Przepraszam, nie VA2, tylko liczymy VA2, a więc VA2 to jest VB2 plus VB1 minus VA1. Zakładamy, że VA1 w prawo jest z plusem, zakładamy, że VB1 jest z minusem, a więc te znaki, tak jak tutaj będą musiały być wzięte pod uwagę, czyli VB2 to jest prędkość planety po zderzeniu. Ta prędkość planety po zderzeniu i prędkość planety przed zderzeniem nie zmienia się na skutek tego, że statek kosmiczny pojawia się w polu grawitacyjnym istotnie, więc możemy zapisać, że to jest taka sama wartość. Ta wartość dla Saturna jest w ruchu orbitalnym wokół Słońca 9,6 km na sekundę. Pamiętamy o tym, że przyjęliśmy kierunek osi X w plusie w prawo, czyli VB1 ma znak minus i VB2 ma znak minus, czyli to jest minus 9,6 i minus 9,6, czyli suma prędkości w lewo Saturna. No i teraz jeszcze jest minus VA1. Minus VA1 to jest wektor w lewo, czyli w sumie dodają się VB2 równe VB1, VB1 i VA1. I w ten sposób ta prędkość VA1 była równa 10,4 km na sekundę. Jak zmienia się zwrot, to jest minus 10,4 km na sekundę i w efekcie uzyskujemy prędkość, która jest praktycznie prawie 3 razy wyższa od prędkości wyjściowej. Taki sam efekt właśnie został wykorzystany w misji Cassini, która trwała do roku 2004. W 1997 roku właśnie z powierzchni Ziemi został wystrzelony ten statek kosmiczny, który poruszał się, czy satelita, który poruszał się do Saturna, w stronę Saturna. Ta podróż do Saturna zajęła mu 7 lat, bo dotarł tam w roku 2004. I w tej swojej podróży do Saturna trzykrotnie korzystał, czy nawet czterokrotnie ten statek korzystał z tego efektu slingshot, czyli po angielsku, czyli z efektu procy. Jak został wystrzelony, to orbita pierwsza, po której się poruszał, to jest ta linia przerywana. I pierwszy raz w roku 98 znalazł się w pobliżu Wenus. I wówczas na skutek efektu procy zmienił swoją orbitę. Jak zmienił swoją orbitę, to kolejno poruszał się po
po nowej orbicie, ta nowa orbita to jest ta orbita i ponownie znalazł się w polu grawitacyjnym Wenus w 99 roku. Znowu zmieniła mu się orbita, tym razem na taką orbitę. Znalazł się w pobliżu Ziemi. Znowu zmieniła mu się orbita ze względu właśnie na to, że doznał przyspieszenia, jego prędkość wzrosła. No i wreszcie znalazł się w pobliżu Jowisza w roku 2000 i znów dzięki efektowi procy mógł zostać przyspieszony. Dzięki temu miał szansę dotrzeć do Saturna i te zdjęcia, które obserwujemy, to są właśnie zdjęcia, które pochodzą z Saturna. To są właśnie zdjęcia, które pochodzą dzięki tej misji. Dziękuję bardzo za uwagę. Thank you.